To jest bardzo ważna inwestycja, bo to nie tylko chodzi o most Dębniczki, który no, musi być konserwowany co pewien czas, ale także remont pewnych, czy budowa nawet pewnych ulic, które już od pewnego czasu się aż prosiły o to. No tutaj najlepszym przykładem jest ulica Stelmachów, gdzie mieszkańcy protestowali, że mają takie warunki. No i tam zaczynamy, to jest dołożenie do tej budowy. 21 milionów ponad, to jest bardzo duży zastrzyk pieniędzy dla miasta Krakowa na remont dróg. Zaczniemy od mostu Dębnickiego, oczywiście na szereg innych jeszcze ulic będziemy je przeznaczać, natomiast bardzo nas cieszy, że wreszcie będziemy mogli zrobić tutaj remont mostu. Mamy nadzieję, że rozpocznie się on w lipcu tego roku, a zakończy w listopadzie. To dla mnie wielka rzecz, ażeby tutaj w Krakowie potwierdzić i pokazać, jak działa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Bardzo panu prezydentowi dziękuję, samorządowi Krakowa, za współpracę w wykorzystaniu tychże środków finansowych.